Zróbmy jeszcze parę zadań z dodawania. Powiedzmy, że mamy takie liczby. 9367 dodać 2459. Rozwiążemy to zadanie dokładnie tak samo jak w poprzednich filmach. Zaczniemy od jednostek. Możemy mówić pozycja albo kolumna jednostek, czyli dodajemy 7 i 9 jednostek. 7 dodać 9 jednostek. Mam nadzieję, że wiecie już, że. Równa się to 16. I to, co teraz robimy z tą szesnastką, to szóstkę zapisujemy w kolumnie jedności, a jedynkę przenosimy do wyższego rzędu. Ta jedynka to ta sama jedynka, co ta tutaj. Może całe to przenoszenie wygląda trochę tajemniczo i dziwnie, ale przyczyna jest dosyć prosta. Jeżeli tu mamy 16, to jest to 6 jednostek i jedna dziesiątka. Pokażemy to na pieniądzach. Wyobraźcie sobie świat, w którym są tylko złotówki, dziesiątki i setki. Nie ma żadnych dwójek czy piątki. Czy banknotów 50 złotowych Tylko złotówka i banknoty 10 i 100 złotych. Same wielokrotności dziesiątki. Jak przedstawić w takim świecie 16 złotych? Byłby to jeden banknot 10 złotowy i 6 monet po złotówce. Porównujemy liczby do pieniędzy, bo chcę wam pokazać o co chodzi z tymi pozycjami. Co to znaczy, że posługujemy się systemem pozycyjnym? Jeżeli mówimy, że to jest pozycja dziesiątek, to mówi nam ona, ile mamy banknotów 10 złotowych. Pamiętajcie, że przez chwilę żyjemy w w świecie pieniężno-pozycyjno-dziesiętnym i mamy tylko jedno dziesięcio i stu złotowe monety lub banknoty. To jest pozycja jednostek. Tu możemy napisać jednostki. Jeżeli zapiszę ilość moich kieszonkowych w ten sposób, to dosłownie oznacza to, że mam jeden banknot 10 dziesięciozłotowy i 6 monet 1 złotowych. Taka dokładnie jest ilość moich pieniędzy, czyli kiedy dodajemy 7 i 9, to wynikiem tego dodawania jest 16. Mamy w sumie 6 monet złotówkowych i jeden banknot 10 dziesięciozłotowy. I ten jeden banknot 10 złotowy dodaje do całej reszty, która występuje na pozycji dziesiątek. To jest pozycja dziesiątek albo kolumna dziesiątek, tu możemy napisać. Dziesiątki albo tak, jeżeli tu mamy 67, to oznacza to, że mam 6 banknotów 10 złotowych i jeszcze 7 monet po złotówce, czyli tu mamy 6 dziesiątek, tutaj jeszcze 5 dziesiątek i dodajemy teraz wszystkie banknoty 10 złotowe. 1 dodać 6, dodać 5, 1 dodać 6, dodać 5 to 12 i zapisujemy dwójkę w kolumnie dziesiątek. Bo pamiętajcie, że to jest 12 dziesiątek, 12 banknotów 10 zł, bo jesteśmy teraz na pozycji dziesiątek. Czyli mam dwójkę na pozycji dziesiątek i tę jedynkę przenoszę do pozycji setek. No bo jeżeli mam 12 banknotów 10 zł, to mam 120 zł. Chyba pójdziemy na zakupy w świecie pieniężno-pozycyjno-dziesiętnym. 120 zł to tak jakby miał jeden banknot. 100 złotowy i dwa banknoty 10 złotowe. Myślę, że wystarczy nam świata pieniężno-pozycyjno-dziesiętnego i porównywania liczb z banknotami. Wróćmy do rzeczywistości czysto matematycznej. Myślę, że rozumiemy już cały proces przenoszenia. W sumie działa dosyć prosto. Zaczynamy od prawej, dodajemy wszystkie liczby w kolumnie i jeżeli wynikiem tego dodawania jest liczba dwucyfrowa, to zapisujemy tylko jedną cyfrę, tę z prawej. A cyfry z lewej przenosimy do wyższego rzędu i robimy to samo z kolejnymi kolumnami. No to zróbmy to samo z kolejną kolumną: 1 dodać 3, dodać 4, 1 dodać 3 to 4 i dodać 4 to razem 8. I nie ma nic do przeniesienia, bo to jest liczba jednocyfrowa. No i na koniec 9 dodać 2 równa się 11, więc zapisujemy tę jedynkę tutaj. I gdyby tutaj w następnej kolumnie coś było, to tę drugą jedynkę przeniósłbym do tego wyższego rzędu. Ale nie ma potrzeby przenosić, bo w tej kolumnie jest pusto. Więc zapisujemy od razu tę drugą jedynkę tu na dole. Czyli 9367 dodać 2459 równa się 11826. I możemy jeszcze tutaj postawić sobie kropkę oddzielającą tysiące od reszty, żeby łatwiej się czytało. No, to zróbmy jeszcze parę przykładów. Zróbmy coś na serio zwariowanego, takiego zupełnie crazy. Zróbmy, żeby były jakieś kwadryliony albo gazyliony. Chcę wam po prostu pokazać, że w ten sposób możemy rozwiązać naprawdę najbardziej szalone i skomplikowane zadanie. Dodajmy takie dwie liczby. Dwa

Dodajmy te dwie liczby. Wygląda na trudne zadanie, ale jeżeli skupimy się na pozycjach i kolumnach, to sami się przekonacie, że zadanie nie jest takie trudne. Startujemy od prawej. 5 dodać 9 równa się 14. Czwórkę piszemy tu, a jedynkę przenosimy. Dodajemy pozycję dziesiątek. 1 dodać 1 równa się 2, dodać 9 równa się 11, 1 tu i 1 do przeniesienia. Teraz setki. 1 dodać 0. To 1 i dodać 9 to razem 10. Tu piszemy z tej dziesiątki 0, a jedynkę przenosimy. 1 dodać 9 to 10, 10 dodać 5 to 15. 5 tu, 1 tu. Jesteśmy teraz na pozycji 10 tysięcy. 1 dodać 4 to 5, 5 dodać 1 to 6. 6 i nie ma nic do przeniesienia. Teraz jesteśmy Kolumnie setek tysięcy. Nic tu nie ma z przeniesienia z niższego rzędu, więc 3 dodać 0, 3 setki dodać 0%, setek to razem 3 setki tysięcy. I na koniec pozycja milionów. 2 miliony dodać 7 milionów, to razem 9 milionów. No i tyle. Zobaczcie, jakie mieliśmy mega szalone liczby. 2 miliony 349 015, dodać 7 milionów 15 999. I przez zwykłe pilnowanie pozycji i dodawanie w odpowiedzi. W odpowiednich kolumnach, a tam, gdzie trzeba przenoszenie do wyższego rzędu drugiej cyfry, udało nam się obliczyć wynik, który w tym przypadku wynosi 9 365 014. Zróbmy dla pewności jeszcze jeden przykład. 15 999 001 dodać 6 888 999. Zobaczmy, co z tego wyniknie, bo wygląda znowu na trudne. Pamiętajmy, jeżeli skupimy się na zasadach, które rządzą dodawaniem i nie zgubimy nic po drodze, bez problemu dojdziemy do poprawnego wyniku. Mam nadzieję. No to jedziemy. 1 dodać 9 równa się 10. Zapisujemy 0 i przenosimy 1. 1 dodać 0 dodać 9 równa się 10. Zapisujemy 0 i przenosimy 1. 1 dodać 0 dodać 9. Równa się po raz kolejny 10. Zapisujemy 0 i przenosimy jedynkę. Teraz mamy na pozycji tysięcy 1 dodać 9, to jest 10. 10 dodać 8, to 18. Zapisujemy 8 i przenosimy jedynkę. 1 dodać 9, dodać 8, równa się 18. Zapisujemy 8, przenosimy jedynkę. 1 dodać 9, dodać. 8 równa się 18 i znowu zapisujemy 8 i przenosimy jedynkę i jesteśmy na pozycji milionów. 1 milion dodać 5 milionów, dodać 6 milionów to razem 1 dodać 5 to jest 6, 6 dodać 6 równa się 12. 12 milionów zapisujemy 2 miliony i przenosimy jedynkę, no bo 12 milionów to 2 miliony i 10 milionów. Jesteśmy teraz na pozycji 10 milionowej. 1 dziesięciomilion, dodać drugi dziesięciomilion, to razem dwa dziesięciomiliony. No i mamy wynik. 15 999 001 1, dodać 6 888 999, równa się 22 888 000. Właśnie dodaliśmy dwie liczby: siedmiocyfrową i ośmiocyfrową. Ale ten schemat dodawania możecie zastosować nawet do liczb stu cyfrowych albo tysiąc cyfrowych. Trzeba tylko tylko pamiętać, że zaczynamy z prawej, dodajemy kolumnami i jeżeli wynik dodawania w kolumnie jest liczbą dwucyfrową, to przenosimy do wyższego rzędu, czyli w lewo. I robimy tak aż do końca, do lewej strony, aż nam się skończą kolumny. I jak tylko nic po drodze nie zgubimy, nie zrobimy żadnego błędu, to otrzymamy w ten sposób prawidłową odpowiedź. Opowiadał Krzysztof Kwiecień. Zabawna nauka.pl